Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczą z tej strony, kłaniam się. Dzisiaj obiecałem sobie, że nie ma bata, nie ma takiej siły, żebym przeoczył jakieś widełki na szachownicy. No więc trzymajcie kciuki moi drodzy, jest piątek, piąteczek, piątunio, jedziemy. Czeską chyba ma nową jakby nową funkcję, w sensie pokazuje nam jakiego layoutu używa rywal. Nie wiem po co mi ta wiedza, że on ma zieloną, niebieską czy różową szachownicę, ale no dobra. Może to coś o nim już mi mówi. Mamy ten sam ranking. 1704 spróbuję się tutaj, moi drodzy, odnaleźć, przejść do partii czterech skoczków, czy grać te Petrowy, czyli obronę rosyjską, moi drodzy. Okej, nie grał tych Staffordów dzikich. I teraz tak, z tego co wiem, D4 jest posunięciem, wtedy jest D5, goniec D3, roszadka, wieża E, przez C4 możemy napadać. Masa teorii, łatwo przejść do końcówki. A ja zagram sobie atak Niemcowicza, moi drodzy, zbijemy od centrum, żeby uwolnić potencjał gońca. Mam troszeczkę gorszą strukturę na tym skrzydle, bo tu są cztery w ładnym rzędzie, a my mamy tutaj zdwojone, ale to są piony w kupie, panie dzieju. Mam po prostu lepsze możliwości rozwoju swoich figur, to tyle. Goniec D3, roszadka, prosta gra, otwarta pozycja, to lubię. Skoczek do gry, ja roszuję, wieża E, on roszada. Tak, może mnie podwiązać, może to być problematyczne, bo może i goniec G4, H3, goniec H5, nie chciałbym grać G4. Nie chcę być zmuszony do grania G4, może strata tempa, maybe, maybe baby. Gdzie przynależy mój goniec? Czy na F4? Goniec F4, hetman D2, połączyć wieżę. Gdzie atakować? Szukać coś po centralnych liniach. Oczywiście jeszcze mamy tutaj możliwość zawsze walnięcia. Warto mieć to na uwadze. Warto mieć to na uwadze, że zawsze wchodzi bicie na H7. Znaczy zawsze, no na razie nie wchodzi. Ale może we przyszłości. Dobra. Wyprowadzę gońca tutaj. Hetman D2. Strzał, strzał. Check. Nie, to nie ma sensu, kiedy on mi może zbić tego skoczka istotnego. Bo tutaj klasyczne ofiary gońca czasami się malują, jeżeli udałoby się. Jak nie ma tutaj na F6 skoczka, z tym, że nic na razie tutaj nie mam z tego tytułu. No co on zagra? No co on zagra? Hetman D7 ruchem jest. Pozycja jest równa. Pozycja jest równa, wedle mojej opinii. Skromnej. Nie wiem, jakbym się ustawił tak i prowokacyjnie zagrał najpierw gońcem, on by zbił i wtedy, ale to wszystko to jest takie wolne, taki wishful thinking totalny. Dobra, mamy czas. No połączenie wież wydaje się być logiczne. Brakuje trochę chyba tego skoczka na skrzydle królewskim u niego. To jest możliwa diagnoza. Może słuszna, może nie. No tak, no ja będę chciał może, tak myślałem, że do środka zagrę skoczkiem, wyłączysz po prostu tego diabła. Mogę iść na mijankę, napaść na gońca, tempo na gońca dobrego, więc albo zbijam i pozwalam na to, czyli tak zbijam, bang, ja tu jest pułapka, ale taka pułapka to człowieku. Nie chcę tutaj mieniać do spodu. Ja pójdę na mijankę. Ale jak pójdę na mijankę, to mi skasuje tego gość. Czyli albo zbicie, albo goniec E2. Nie chcę oddawać gońca, za dobry jest. Goniec E2. Mógłbym. Zbić. Hetman E2. No dobre pytanie. Goniec E2. Wycofam na razie gońca. Mogłem oczywiście zbić, ale nie chcę tutaj redukować zbytnio materiału. Chcę tutaj dysponować na razie armią. Jak masz ochotę zabić, to be my guest. Aha. Tędy. Hetman D2 był moim planem. Gońca na F6 przestawi. No to teraz ja napadnę ci na gońca dobrego. Gdzieś tam będziemy obserwować pioneczka. Goniec być może wróci na D3. Tak, tu każdy szanuje parę gońców. Parę gońcy. Zawsze możesz wrócić, jak zagram, tak. No hetman D2, coś grać trzeba. Okej.
Okej. Jakiś słaby pionek się maluje w tym momencie. No to spoko, jak tak. No to jakiś cel do ataku w końcu, bo póki co no nie miałem planu. Mówię, jak to gryźć, panie absolwencie, mecenasie, doktorze. Chyba jednak D6. Spróbujcie tego triku. Pójdziecie z kumplem do klubu, siądziecie sobie we dwójkę, będą słyszeć, nie wiem, waszą rozmowę inni, będą jakieś panie obok i mówcie do siebie. Panie mecenasie, czego się pan napije? No panie doktorze, no co pan tak naprawdę zaproponuje? Jestem rad przystać na propozycję. Budżet nie gra roli, cena nie gra i wtedy tam zerkają człowieku. Mecenas, doktor. Nie, świruję. Dobra. Łup. No ten hetman tutaj podejrzany, taki gościu malinowy trochę. No chcesz mi rąbnąć tutaj. Mogę zagrać B3 i mieć to w nosie. Mogę zagrać B4. B4 z nadzieją, że no, docisnę tutaj. Tylko tak naprawdę po B4 i jakichś tam zbiciach. No B4, no B4 wygląda jak ruch. B4 wygląda jak posunięcie. B4 wygląda jak ruch. Tak. I teraz... No właśnie, teraz idę na mijankę i gram B5. No to dałeś mi tu dużo przestrzeni, panie kolego. Dałeś mi tu... To ten ruch hetmanem to chyba był średni. Oczywiście on może przez A6 grać. Ale ja mam C4. I wbiję takiego klina. A tu słaby pionek był, tak jest. Na pewno będziemy go chcieli tam poatakować, delikutaś, nie? A może zabić, przyjść gońcem, naciskać. Cel do ataku ewidentny. Dobra, wisi wieża, chyba. Wisi wieża, chyba. Ja tak właściwie to mogę sobie zagrać tak. Po zbiciu zbiję tym pionkiem. Wpuszczę mu tu wieżę. Mógł też zagrać wieża A2. On puścił tego piona drastycznie, więc to nie jest dobry ruch. No bo to jest klarowna słabość D6. Każde pchnięcie pionka będzie osłabiał jakieś pola. No to już mówiłem niejednokrotnie, więc wydaje mi się, że w ogóle trzeba chyba wrócić tym gońcem. Tak mi się wydaje. Trzeba chyba tym gońcem wrócić właściwie. Grzecznie. Co? O co to chodzi? No bo ja rozumiem, jakbyśmy jakieś tam pogońcem z odejściem, ale no przecież hetman to będzie podwizał. Nie no, tutaj słaby to jest ruch. Trzeba było chyba grać gońce 7. Czekaj, walnę tu. On odejdzie hetmanem. Na przykład tutaj. No to ja wracam sobie. On mi odbije pionka. Po tym strzale on odchodzi hetmanem. A to ja mu tu zbijam. Goniec odejdę. Ja to trzeba wziąć i tyle, no. To trzeba wziąć i tyle, no. Jasne, że tak. Tu? Mogę. Czemu ja właściwie chciałem tu zagrać? Wydawało mi się, że mam tempo na hetman. Okej. To jest ruszek. Ha. No dobra. Teraz wisi tutaj, tak? No bo mamy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No wisi, nie wisi. A zaraz to będzie grane. Tempo na tego gościa może... Czekaj, no to jest dobra poza, tylko teraz trzeba pomyśleć. Mógłbym zbić na A6 tak proste linie, ale wtedy stoję z taką parką ulipną. Piona do przodu mamy, tak? Jak zagram tu, to mi tu spadnie. Czyli po prostu wisi mi tutaj, gościu. Gdzie hetman taki tutaj byle jaki? Wisi mi ten gość. I teraz tak, jak zagram tu, to on gra tu. Zagram tu.
Goniec D3, jedna z opcji. Skoczek, druga opcja. Ale właściwie to będzie kolejny jego ruch, nie? Czuł niebo to. A teraz mi tutaj... Teraz mi tutaj trochę pokomplikował. Bo problem jest taki, że jak ja zagram tutaj... I on zagra tutaj. I odejdę tutaj. Nie no, nie może mnie stąd pogonić. Gońcem też nie. Żebym ja po hetmanie nie miał. Dobra. Jestem gotowy. Mógłbym też tutaj od biedy, ale... Co? Taki ruch? No co, nie wiem. Nie spodziewałem się w ogóle bicia. Prawdę mówiąc. Skoczki nie stoją dobrze ogólnie. Raczej nie stoją dobrze. Na liniach G. No chyba, że ma dostęp później do F4, ale... No tu zagrasz, tak? I don't give a damn. Tu sobie wrzucę ruch i tyle. A gońcem, okej. Okay. No to... Panie kolego, jeżeli tak, zneutralizujmy hetmana. Kurde, ale tu jest ustawienie ciekawe, co? Zneutralizujmy hetmana, bronię cały czas piona, to jest parka na jednego. Nie zatłód. Ale czas jest, kurczę, kruchy, nie mówicie nic, że tak słabo z czasem. Co tam z tymi psami? Zamknę może ten. Dobrze. Dawaj szybko te wieże. Tutaj. No i chyba musisz grać tutaj właśnie. I teraz wymieniamy hetmany, ale w czyjej wersji językowej? Mojej, twojej, jego, jej? Nie będę mu dawał tempa. Czemu miałbym? Okej. Okay. Zbić. No mało czasu, trzeba się teraz pośpieszyć. Pozycja jest dobra. Wisi mi goniec. Ale zaraz nie będzie wisił. Tak. Tak, żeś zagrał. No to chyba tu zagram teraz. Hop. No, hetman się boryka, ale ja mam, kurczę, problemy z czasem. Time management, panie kolego. Mhm. Wszystko z tempem. Z tempem. No hetman ma tutaj już ciasno, powiem wam szczerze. Hetman ma tu ciasno. Tu. No, hetmany chętnie wymienię. Prawdę mówiąc. Tylko, że mi goniec na koniec nie spadł. Nie no, przecież się broni, co ja biedol. Dobra, 2 minutki. To się da zrobić. Grałem na 3 minuty całe partie, więc spokojnie. Ale mniej gadania, więcej gry. Tu będzie dużo przeoczeń, ale ja się tym nie martwię. Mnie interesuje quick win. Quick wine. Mhm. Łubu-dubu, bęc, wisi wieża. No i chyba biorę tutaj, nie? Chyba biorę. Tu możesz rąbnąć jeszcze, ale ja biorę tutaj wtedy. Bierzesz tutaj, biorę tutaj. O, jest win. Mógł wymieniać te hetmany i byśmy grali. Końcówki. Chyba, że ma coś jeszcze, czego nie widzę. Absolutnie. Chyba nie ma. No bo to nie jest najlepsze ustawienie gońców ogólnie. Przed momentem moje stały podobnie, zauważ. Tak, to prawda. No tak, myślałem, że biorąc pionka jeszcze w ogóle. Oj. Ta pozycja jest krucha.
Ta pozycja jest kruchutka. Kruchutka. Ta pozycja jest kruchutka, panie kolego. Żebym tylko teraz nie pograł jakiś głupot, albo jest wygrana. Czemu na związanie nie grałem właściwie? Co ja odwalam? Ty, no normalnie miałem wygranego gońca, nie? A kurde, bele. Dobra, podnieta, wiadomo. No bo nie ma jak bronić, nie? No jak królem, teraz królem zdąży. Co ja tu tworzę, mój ty Boże. Dobrze. Jest win. Jest win, jest win. Jest win. O, wymienić to, dopchać. Nie ma co grać już chyba, panie kolego. Tu mogę wziąć. Z powrotem widły. Nie ma problemu. Ojej, to tak teraz chyba, nie? Nie ma co. I tu już szachownicy jego nie pokazuje? Przeoczeń to pewnie co nie miara. No ale ja nie dbam o to. I don't give a damn. Bo tam koniec leciał przecież. Wieża A8 i dziękuję. Osłabienie punktu D6. Myślę, że przeoczenie. Oczywiście, no musi być przeoczenie. Przeoczenie. Zagrać na dwa stonie. Dobrze. To wszystko było spoko. To jest jedna z linii. Alternatywą było D4. A książkowe, dobre ruchy. Na razie spoko. Skoczek E5 jest dziwny. I należało odpowiedzieć, skoczek bije 5 jednak. Zbić i przyjść hetmanem na H5, wymuszając osłabienie G6 długofalowe, tak? A, i wziąć pionka. Prosta taktyka, chłopie. Wymieniasz hetman H5 z podwójną groźbą. No jasne, no jasne. Słabiutko z tymi moimi taktyczkami. To było spoko. Logiczne ruchy. B5 tak pozwolił tym wbić mi się tam tymi pionami, chociaż tu nie ma dużej przewagi, się okazuje. A to jest błąd. No to podwala pionka. Mógł zbić AB, wieża E6 zagrać jeszcze, okej. Okay. Czyli sobie strzelić, później wieża E6 i trzymać to. Albo wrócić gońcem chyba. Dobrze, to były ruchy logiczne. Wymiana hetmanów była niekonieczna. Tutaj mam wygraną po hetman C7 rzekomo. Po prostu atakuje pionka i jeszcze tak sobie patrzam. Aha, hetman C7 i oddaję tutaj? Chodzi o to, że jakby walnął teraz gońca, no bo to mógłby rozważyć, to ja gram wieża A1. A takie krótkie kaszle, dobra. Ciągamy obrońcę, czy też łapiemy hetmana, tak? Już nawet nie będę w to wnikał dalej. On powinien tu wymienić. I byśmy grali taką końcóweczkę, słuchajcie. Goniec B4. No, muszę odejść wieżą gdzieś. No i jest bardzo niejasno tutaj, prawdę mówiąc. No mam pionka do przodu, ale to nie jest dużo. Hetman D6. To on tych temp hetmanem stracił ze 3-4. Tak, goniec B6 i wymiana była wymuszona? Nie, wieża C8 była jeszcze. A, tak jeszcze mógł się tutaj wyplątać, skurczysynek. Wisi tu. Aha, i teraz po prostu oddanie. Może bym to dostrzegł. Ile to zawsze jest tyle przeoczeń, masa po prostu ruchów, które gdzieś tam nam uciekną w partiach. I co, wieża 7 była najlepsza? A nie, to bardzo dobry ruch. Wieża 8 jest the best, no wiadomo. Ale i tak jest przewaga. Ole! Był ten kawałek Kizo tam. Ole! Nie wiem, czy kojarzycie ten taksi, coś tam. Ma taki moment. Ole! Dobrze, no nie ma co, nie? To by czeskomowe duchy, kurde balans. Pochwalcie się, jaką wy macie deskę. W sensie niebieską, brązową, drewno, ciemne drewno, jasne, różową, guma balonowa. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, lecimy dalej.